Siemanko ludzie, z tej strony Gryfcie, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals, kariera Niemca. Słuchajcie, ruszamy tutaj z naszymi następnymi misjami. No, jak na razie, no, idzie nam, no, powiedziałbym, że topornie, bo jeszcze 10 tysięcy expa nam brakuje do naszej załogi, czołgu, którą, no, chciałbym już mieć, naprawdę już chciałbym, słuchajcie, mieć. No, ale niestety, no, idzie to naprawdę wolno, naprawdę, słuchajcie, bardzo wolno to idzie. No, ale trudno, no, jest jak jest, nie ma tutaj co więcej gadać, słuchajcie. No i ruszamy w takim razie z kolejną bitwą i zobaczymy, co ona nam tak naprawdę przyniesie, także do zaraz. Okej, słuchajcie, jesteśmy w grze, ruszamy się tutaj naszą piechotą zmotoryzowaną. Myślę, że... Właśnie zastanawiam się w sumie, gdzie by było lepiej się zrespić. To zmechanizowana jest, piechota zmotoryzowana mnie interesuje, zmechanizowana nie, ale zmotoryzowana owszem. No i ruszamy się, słuchajcie, ruszamy się na D3. Spróbujmy tą linię D tutaj jakoś przyszpilić, przegnać ich stąd po prostu w cholerę. Jezu, z tym Kubelwagenem się śmiesznie jeździ. O ile jeszcze tą ćwierćtonową ciężarówką się tak jeździ dość, że tak powiem, normalnie, tak Kubelwagenem, jeżeli na coś wjedziemy, to on się zaczyna ślizgać, słuchajcie. No i bardzo śmiesznie to z tego wychodzi później. Dobra, my sobie zjeżdżamy tutaj w dół. Do widzenia. Oczywiście na D2 chcę sobie tutaj wjechać, zobaczymy jak to się skończy. Bo może być tak, że zaraz tutaj dostanę takie ostrzał na plecy, że nic z tego nie będzie, a może być tak, że wejdę sobie na spokojnie, przejmę i nie będzie żadnego problemu. Dzień dobry, no i dupa. Ej, wiedziałem. Wiedziałem, że to się, słuchajcie, źle skończy. No nic, respimy się w takim razie tutaj na tym naszym koledze, na którym będziemy mogli się później respić w każdym możliwym momencie po prostu. Brakuje mi coś słów dzisiaj. No i zobaczymy, co tu ciekawego się, jak to w ogóle się zakończy, bo... Może być tak, że dojedziemy na D2 na przykład i będzie super. A może być tak, że nie dojedziemy nigdzie i będzie dupa. Mam tylko nadzieję, że on umie jeździć i że nas jakoś nie wywiezie gdzieś w pole. Jak nas wywiezie w pole, to trochę gorzej. Dzień dobry, ja bym chciał do środka. Tutaj panowie mnie pamiętają, kurwa, no i nie trafiłem go. Bybus dziad jeden, no. Cholera jasna. No ale nic, respimy się w takim razie na... na tym naszym wozie. Znaczy, no może nie naszym, no ale na wozie się respimy po prostu. Mam nadzieję, że uda mi się zrespić i że nie zginę przy tym. Bo to też różnie bywa. Może być tak, że ktoś się już na nas zaczai w ten czas i po prostu się zrespimy i dupi po nas. Hops. Chciałbym wyskoczyć. O, dobra, no nieważne. Stąd na pewno będą atakować, słuchajcie, na tutaj jeden. My ich zresztą tutaj też będziemy atakować dość ostro. Weź go, zabij. Dzięki. Co on miał za broń? Nic ciekawego w sumie tam nie miał. Ten maszynny pistoletny 40 ma, to jest, może wezmę tą 40. Ile ona tu jeszcze gdzieś leży. Aha, już nie mogę jej podnieść. Trup jeszcze leży jego... O, dobra. Myślałem, że jego tam nie ma. Kurde no, Grisgan. Bloody Johnny w sumie. Bloody Johnny to lepiej brzmi. Aha, my jesteśmy u nich na D1, a oni nam wzięli D2. No jak się bawić, tak się bawić, słuchajcie. My jedziemy w takim razie na to D2. No bo niestety ktoś tam dał dupy. Znaczy, no, ktoś dał dupy. No po prostu wszyscy sobie poszli, słuchajcie, na D1 i olali to D2 całkowicie. A okazało się, że no tych na D2 jest trochę więcej niż nam by się przypuszczało tutaj. No znowu ten Baker pieprzony. Szlak by to trafił. Jaj, no trudno, dobra, respimy się na tym D3 w takim razie jeszcze raz. Słabo to wygląda, słuchajcie. Naprawdę słabo to wygląda.
Może jakby ktoś do nas wsiadł, by było łatwiej. Haksus. Ktoś do mnie strzelał w ogóle. Od tego trzeba zacząć. No ale trudno, dobra, my lecimy w takim razie na to D2, no nie ma tutaj co patrzeć. Oni tam gdzieś na dach wleźli. No wy panowie nie macie być na dachu, tylko macie mi tutaj pomagać. A to mój. O kurwa, no Baker znowu. Trafił mnie w głowę od razu. No nie, pierdziul. To trzeba mieć, słuchajcie, pecha. To trzeba mieć naprawdę pecha. 1 na 5. No, no nie czuję jakoś tej mocy sprawczej, bym powiedział. Wygląda to naprawdę słabo. Oni nam X1 w ogóle biorą, co jest ciekawe, a my się tutaj tą linią D tak ostro zajmujemy. No ale trudno, no. Zajmujemy się, to się zajmujemy. No chociaż już jednak chyba nie. Dobra, na X1 się respmy w takim razie. Na X1. Do widzenia. Ruskie padły. O, karabinek M1, M2 tutaj gościu ma. Polecaliście mi spadochroniarze u Amerykańców właśnie ze względu na ten karabinek, ale powiem wam szczerze, że on jakoś nie robi na mnie jakiegoś takiego pozytywnego wrażenia. Wręcz bym powiedział, że odczucia moje są no mieszane, jeżeli chodzi o tą broń. Bo nie jest jakiś niesamowicie dobry. Niesamowicie zły w sumie też nie jest. Jasność mi znowu spada, nie? Tam jakiś ziomek był. Tu ktoś w środku jest? Chyba nie, dobra, to my wejdźmy sobie może na samą górę tutaj. Spróbujemy im zaraz zrobić... Zaraz zrobić to o 3, jak się będzie dało. Ale niestety się nie da, słuchajcie. Czemu się nie da? Bo oni nam biorą o 1. Oni nam biorą, słuchajcie, o 1. No to super. Nawet nie przypuszczałem, że to tak będzie wyglądać. Naprawdę nawet nie przypuszczałem, że to tak będzie wyglądać. No ja pierdziul. Dobra, zginął. My sobie weźmiemy może ten motor. Spróbujmy tym motorem na O1 pójść. Ale szczerze to jakoś... X1 biorą. No nieładnie. Nieładnie bym powiedział. Zdecydowanie nieładnie, słuchajcie. Bo oni nam od X-a już zaczynają. No i właśnie to jest bez sensu, słuchajcie, że on sam wsiada na ten motor. To jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony jest tak kompletnie, kurwa, bez sensu, że to jest horror. Bo co mnie to tak naprawdę interesuje, czy ktoś mi to zabierze, czy nie. Ja po prostu chcę to odblokować czasami, a czasami nawet jak chcę wsiąść, to tak czy siak ktoś, kurde, do mnie strzela, no i najpierw trzeba jego zabić. Dlatego ten update jest na minus według mnie, jeżeli chodzi o tą rzecz. No i jest też na minus, jeżeli chodzi o tą nową broń. Przynajmniej jeżeli chodzi o przeciwników Amerykańców, bo jeżeli chodzi o Amerykańców, to nie ma tragedii w sumie. No ale jeżeli chodzi o przeciwników Amerykańców, ty kurwa głupi chuju, nie widzisz, że ci przejmują, a tutaj... Jezus, nie rozumiem takich ludzi, słuchajcie. Przejmują bazę. Co tam, to nic takiego. Tu jeden jest. A drugi jest tu i mnie zabił, no. Mam nadzieję, że on go chociaż dziabnął. Dziabnął go, dobra, to nieważne. Szkoda mi słów, naprawdę szkoda mi, słuchajcie, słów. Spróbujmy się w Kubelwagenie zrespić, no ale nie wiem, ile to nam tak naprawdę da, bo no jedyne, co nam zostało, to O1 do przejęcia. Chyba że D1 spróbujemy, bo jakbyśmy ich zamknęli, to no mniejszy stres by tutaj był, no więcej naszych by się przeniosło na główną linię i tak dalej, więc no, wydaje mi się, że to nie byłoby wcale głupie. Wcale, a wcale, słuchajcie. Ten ziomek jest na bank gdzieś tutaj. Na 1000%. Nie, nie ma go? Gdzie on jest? Tu jest! Skubaniec! Nasz, dobra. Skubaniucha, no. Chciał nas tak wyłapać tam. Tutaj gdzieś HP jest, właśnie. Tu jest gdzieś HP, więc warto by było się podrespić. Dobra. Tam gdzieś jest ziomek. Z jednej albo z drugiej strony będzie.
Amerykańcy przejmują cel, no i przegramy. Przegramy to, słuchajcie, takim oto właśnie sposobem to przegramy. Bo oni nam biorą o dwa w tym momencie. Ja nawet nie zdążę tam chyba dojechać. No pewnie, że nie zdążę tam nawet dojechać, słuchajcie. No po prostu super, po prostu jest super. Nie wiem, co mam tak naprawdę powiedzieć w tym przypadku, bo to było żałosne, no po prostu żałosne. No ale nic, słuchajcie, widzimy się za chwilę w lobby w takim razie. Okej, słuchajcie, jesteśmy w lobby, no tak jak widzicie, nie zarobiliśmy dużo, bo 157 expa to jest kurwa nic. No po prostu to jest jedno wielkie, słuchajcie, zero. 2100 kredytów, z czego 920 żeśmy wydali, czyli w sumie 1200 na plus, czyli tyle co nic. Widzę, że jeżeli chodzi o rozstawianie bitew inscenizowanych, to tu Reto Moto działa. Więc no, generałowie nie mają tutaj nic do gadania tak naprawdę i bardzo w sumie dobrze, bo czasami generałowie rozstawią tak beznadziejnie, że to jest po prostu horror, hardcore i wszystko w jednym. No ale nic, no byliśmy na 10 miejscu, no team słaby, my słabi, no wszystko to wygląda po prostu tragicznie, bym powiedział. Ale czemu ten Tria Czechy ma kurde 1300 wyniku przy dwóch zdobyciach i 2 na 3 zabicia? Nie mam pojęcia, słuchajcie, naprawdę nie mam pojęcia, chyba że tyle przejmował tam rzeczy, tyle zabierał pojazdów i w ogóle, no ale dla mnie to jest trochę dziwne. No ale nic, słuchajcie, no ale nic, no kończymy sobie w takim razie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych, na razie, no i cześć! Podobał ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj!